Sektor komunikacji marketingowej ma tę zaletę i tę cechę, że dosyć łatwo można się w nim uczyć rzeczy praktycznych. Jeśli na przykład poszlibyśmy na kurs do jednej ze szkół prowadzonych przez któryś ze stowarzyszeń branżowych, to na takim kursie, dzięki temu, że uczą nas praktycy, dowiemy się, jak konkretnie, dokładnie i precyzyjnie można przygotować kampanię reklamową, ale nie jakąś wymyśloną, tylko opartą o to, jak rzeczywiście działa rynek, jak rzeczywiście działają konsumenci, jak rzeczywiście działają marki. Uczenie przez praktyków ma tę zaletę właśnie, że pozwala dosyć szybko zdobyć takie umiejętności, które właściwie od razu po skończeniu kursu i uzyskaniu certyfikatu mogą być pożądane przez pracodawców. No myślę, że to wszystko zależy od kreatywności kandydata, bo w internecie można znaleźć bardzo wiele różnego rodzaju szkoleń, chociażby takich, które oswajają z samym językiem stosowanym w agencji mediowej. Jest on bardzo specyficzny. Dodatkowo można znaleźć szkolenia, które pomagają w opanowaniu środowiska czy Facebooka, czy wyszukiwarek i jakby zaznajomić się z tym, w jaki sposób planowane są te media. Tak naprawdę w obecnym świecie dostęp do wiedzy nie jest problemem. Wiedza o digitalu tak naprawdę jest w digitalu, więc mamy szerokie spektrum możliwości dokształcenia się też we własnym zakresie dzięki rozmaitym webinarom, szkoleniom online, e-bookom czy innym materiałom, które możemy po prostu znaleźć w internecie. Większym wyzwaniem myślę, że jest wybór odpowiednich źródeł niż w ogóle znalezienie ich. Ponieważ mamy dostęp do tak naprawdę źródeł z całego świata. Jeśli jesteś ciekawy wiedzy na temat sektora komunikacji marketingowej, odwiedź stronę radasektorowa-komunikacja.pl, gdzie szczegółowo wyjaśniamy zagadnienia z tego sektora.